Kolejna wyspa okazuje się być grupą dziesiątek mniejszych wysp, rozproszonych po szerokim obszarze oceanu. Bohater, stając na brzegu, patrzy na ten rozbłyskujący archipelag, zastanawiając się, co kryje się na każdej z tych wysp. Rozbierając swój wzrok po horyzoncie, widzi różnorodne formacje skalne, tropikalne plaże i gęste lasy. Wzbudzając w nim niepohamowaną ciekawość i podniecenie, gotowy na kolejne wyzwania, bohater wyrusza na eksplorację tego zagubionego archipelagu. Gotowy na nowe przygody, które czekają na niego na każdej z tych tajemniczych wysp. Cześć wszystkim, witam was na kolejnym streamie odcinku z Minecrafta. Ostatnio zwiedziliśmy bardzo ciekawą latającą wyspę. Prawdopodobnie była najciekawsza ze wszystkich i już ciekawszych nie będzie, ale trudno. Dzisiaj wruszymy na kolejną, przedostatnią już wyspę tak naprawdę. W związku z czym mniej więcej wiem już, na czym będzie polegać ta wyspa. Dlatego weźmy sobie sadzoneczkę i troszkę kości, bo mogą się przydać, hehe. Zobaczymy, jak się przydadzą, jak już tam dotrzemy. O ja pierdzielę, ja prawie nie mam drewna. Dlaczego tu tak mało sadzonek jest? W ogóle bez sensu. Jeszcze nie zrobiłem. Co to jest? Co to za duże drzewo? Nie wiem, czy tak lepiej z tym czatem, ale przynajmniej wystarczy, że odwrócę głowę w drugim kierunku, a nie muszę kurna na telefon w dół, żeby mi jeszcze spadały słuchawki, nie? Nie zamawiaj pizzy, po cholerę, gościu. No bo tam jest południe, więc lawowa wyspa. A to co się teraz stało? Ej, jaka szansa na to była w ogóle? Wzięło i wyrosło drzewo sobie, jak ja to byłem. I teraz jestem w drzewie. Ale jajca. A przynajmniej w jednym bloku. O kurna, ty! Zawiesiło mnie w jednym miejscu, nie ucieknę. Już rozwaliliście niewidzialne. Ojeju. No dobra. Niech to szlak. Tam jest południe. Czyli ja chcę pójść tam teraz. Czyli na wschód dokładnie. Prawdopodobnie fajnie by było w ogóle na nowych klockach zagrać. No. A ja tymczasem w trakcie kurna grania w Pokémon Silver i Wiedźmina 2 i nawet mi się ani jednej, ani drugiej gry nie chce ruszać, bo albo wolę odpocząć, albo wolę w berka i poksy na dworzu. Ten berek mi zabiera dużo takiej chęci do grania cokolwiek na kompie. Bo jak odpalam kompa, to jest jedyna gra, którą gram i reszta to jakieś robienie twitchowych rzeczy albo youtubowych. Jeden minus jest taki, tego że mam czat na drugim oknie. Kuźwa. Muszę go jeszcze powiększyć, bo zaraz nie wyrobię. Mam już go prawie na cały ekran, nie? Już w tej chwili muszę go powiększać, bo nie wyrabiam. A co będzie, jak będzie jeszcze więcej osób, nie? To już w ogóle. Okej, okay, dopływamy chyba do kolejnej wyspy. Coś się wyłania nam ponad oceanem. Jakiś cobblestone, WTF w ogóle. Loch płaski, bez wieży. Coś się zbugowało chyba. Co to jest grane? Zabawiłeś ich na 5 minut, ale nie pozwolili. A tam coś kolejnego, wód. Co to za tajemnicza... No kurna! No jak to w ogóle możliwe, że to się tak łatwo rozwala? Ale to jest w ogóle ten... Ale dziwna wyspa. A tam kolejna. Ale nic na nich nie ma jakby. Bo ja wziąłem sadzonki drzew, nie? To myślałem, że sobie... porozwijamy... tutaj coś, jakieś drzewka, a tu ziemi nie ma. To jest tak by the way wyspa, nie, czekaj, jak to się nazywa? Więcej niż 1000 wysp albo coś takiego. Ale ktoś z... no jakim po prostu cudem ta łódka tak zajebiście łatwo się rozwala, ja tego nie ogarniam. Pierdziele, nie tworzy tu już więcej. Co to się stanęło? Tu lawa jest. Ale boję się spaść chyba. Uderzy mnie łucznik, szkielet i co? I po mnie. Ty... Nie no, ja nie mogę. Normalnie mam chyba już niechęci, żeby tu coś budować, cokolwiek, nie? To jest po prostu troszkę nakupkane tego mossy stone'a i to koniec. Nie mam nawet pomysłu, żeby tu zrobić jakąś ciekawą budowlę. Miałem przez chwilę coś w głowie, ale się spodziewałem trochę innej scenerii. A teraz to taka lipa. Dobra, bo tu widzę trochę ziemi. To mi się neurony już odpalają, weźmy ją sobie. Co?
Wiem, to już niepokojące. Powinieneś mieć zawsze jakąś emergency zupkę chińską. Czy ja tam widzę diamenty? Nie. Widuje mi się tylko. Nie chce mi się zwiedzać chyba dosłownie każdej tej wyspy. Ale też nie chce mi się robić łódki, bo mi się rozwala ona. Chyba jak zwiedzimy tą wyspę do końca. Tą wyspę, no to trudno to nazwać. No archipelag zwiedzimy do końca. To pójdziemy na jeszcze kolejną wyspę. I może trochę się podszykujemy budowę zamku. Bo na kolejnej wyspie będę chciał już ten zamek zbudować. Jak dojdziemy do lochu, to muszę trochę obsydianu wykopać. Być może nawet od razu, dosłownie od razu pójdziemy na jeszcze kolejną wyspę. Wiem, że mam już trochę pewnie skarbów. Ale trzeba będzie kolejny portal zrobić, żeby jakieś takie mniej więcej połączenia z głównym domkiem zrobić. Jakbym chciał, to zawsze mogę zresztą otworzyć swoją książkę. Bo dostałem na święta i to nawet dlatego, bo chciałem. Taki pakiecik minecraftowy dostałem z edycji rozszerzona, czyli do wersji chyba ona była 1.14 albo coś takiego. O, jest i loch, dobra, to już wiemy gdzie iść. TE? Nie wiem czy to są TE. A co to za wielkie? A tu coś więcej jest oprócz tej wieży? A to w takim razie ja idę zwiedzać. Ja mam takie TE. Kurde, ja mam takie TE. Dobra, czekaj. Patrz, zajebiste fajne. Takie mam. Edycja rozszerzona. Jak walczyć z potworami, jak budować, jak robić z redstone'a jakieś śmieci i jak przetrwać. To jest bardzo fajne, bardzo. Czytało i w ogóle. Polecam. I wydaje mi się, że mogło tam być w tych książkach zbudowania, jak zrobić zamek, ale mogę się mylić. Chcę się, ale nie każdy je lubi, bo nie każdy lubi grać jak... Co? Nie, to nie jest ten poradnik. To jest zupełnie co innego. W tamtej gierce to nie jest oficjalne Mojanga, tylko to jest takie... No profesjonalne to jest zrobione, dobrze to jest zrobione. Dobre są podpowiedzi. Fajnie jest to wszystko uiszczone i tak dalej. Dobra, to jest jedyna normalna wyspa. Wiem co zrobię, o ja pierdziele. Ale to jest nie, no bez sensu. Bo mogę zrobić wodospad, nie? Czyli po prostu puszczę wodę na samym szczycie i elo, i koniec budowli. Nie. Dobra, to co, zacznijmy od budowania. Co tam, świnko Peppo? A czemu coś mnie tu uderzyło? Bo to drzewo troszeczkę przeszkadza. I tu... O! Zrobimy chyba takie jakby... Domek na drzewie, tylko że nie na drzewie. Ciekawe, nie? Zaczęliśmy od budowli. Dobra, pozbądźmy się tych drzew. Nie. Zdecydowanie nie wierzę. Poza czteroma w zamku nie będzie już w tej serii żadnej wieży budowania. Wszystko jest teraz niedrzewne. Naprawdę. Deseczki. Kropki. Kurkotronik. No i trochę fajne. Mogę nawet zrobić tutaj, że zrobię, ale nie wiem, czy to bez sensu chyba. Ale nie potrzebuję już tego. Ops. Chyba, że... O cholera, chyba, że tak. Ej, chyba, że tak. To może ja nie będę robił domku. Zrobimy coś takiego, co mi się kojarzy, jak grałem w Mine Z. Czyli taki... Takie nie wiem w sumie co. Taki punkt widokowy, taki trochę bardziej jak... Na poligonach. Coś w tym stylu. Znaczy, że jak wojsko wypatruje, nie? Pilnuje granicy. Znowu pilnowanie granicy w Minecraftcie. Że do polowania na zwierzęta. Ej, tak. No nie! Kurwa. Niech to szlak. Czym kim przewidział. No nie. Biedne zwierzątka, na które się poluje. No nie. Ja pierę. Nie no, naprawdę?
aż tak brzydkie. Ja wiem, że robię gówniane budowle, ale bez przesady. Tam mi chyba wyjdzie Gites. No nie, i teraz jeszcze, kurna nie, roleplay sprawdził go zderzenia, bo oczywiście ścina bardzo dużo drzewa. To jest teraz tak niby popularne, strasznie stwierdzenie, że niby robią wycinki duże. To jest nieprawdą. I patrz teraz, staję sobie tu. Fiu! No nie no. Dobra, Gites. To jest skrzynia z łukiem. Mogę tu wsadzić łuk. Ja pier. Wziąłem łuk, ale strzał już nie. Dobra, schowam tutaj te śmieci. Zaraz z lochu wszystko zgarniemy. Te strzały i powsadzamy tutaj. Jedziemy zwiedzić loch. A teraz jeszcze zobaczmy, jak pięknie nasza budowa wyszła. Rety, ona nie wyszła. Ją ledwo tak widać, tak trochę. Wydaje mi się, że git. To wygląda. Jeszcze zrobię tak, że wypłynę stąd. Miniatureczka, cyk. No dobra, no to na loch. Ile jesteśmy w trakcie? 34 minuty. Jezu, to ja naprawdę zbuduję ten portal. I jeszcze ogarniemy sobie, żeby na kolejną wyspę już przygotować surowce pod budowanie. Kurna, ej. A może zrobię dzisiaj streama do północy? I wtedy wykończymy caluteńką mapę. O, i mamy łuk z powrotem. Spróbuję z niego w ogóle nie korzystać. Bo wydaje mi się, że to będzie fajny pomysł właśnie. Żeby nie korzystać ze strzał i wsadzić je wszystkie tam. No, z daleka widać to. Można było to zrobić wyższe i trochę inne. Ale na początku był trochę inny pomysł to walić. Nie ma już zombie pigmenów, które by mnie chciały zrzucić. Tam też jest jakieś wejście do jaskiń. Wszędzie to jest wejście jakieś do jaskiń. Ale nikomu się nie chce zwiedzać. Gdzie mostaj? Nie muszę oszczędzać już pochodni. Gdzie mostaj? Tium. Niestety muzyczko jesteś trochę za głośna, przyciszam. Wod? Czemu to jest węgiel tak luzem? Wrócę się już nie chciało? Postawić normalnego kamienia? O Jezus Maria, tutaj jesteś strażnicy po prostu cienia. Przyszli. Frajerzy nie przejdą. Ała. Jestem bardzo dobry w te klocki, bo się otwiera natychmiastowo rzecz. Mogę od razu uderzyć. Należnica w spawnerach. Na nowszych wersjach nie ma przeciwników Steve'a. O braku Steve'a to ja akurat wiem. O zombiach tam zamknięty za kratą. Więzienia jakieś. Ej, ja tutaj muszę przejść. Bo inaczej się chyba nie dostanę na drugą stronę. A wiesz, trochę szkoda, że ten Steve zniknął, ale to chyba dlatego, bo nie chcieli Herobrine'a efekt. I dlatego wywalili ten spawner całkiem z gry. Poprzednio jeszcze mod testowy, coś nie było na czym spędzało. Szkoda, że wywalili całkiem. O patrz, i już kolejne ten zejście. Ale to bez sensu, halo. Ja chcę jeszcze ten... A dobra, będziemy wracać inną drogą, to w sumie tam gdzie zawinia. Bo chcę zobaczyć, bo tam jest zamknięty zombiak. Co to się stanęło? Luzem jaskinia. To nasuwa pewne... pytania. Bez odpowiedzi. Dlaczego to jest tak luzem? O co tu chodzi, dlaczego? Nie rozumiem tego. Ale obawiam się, w ogóle to jest trochę głupie, ale już prawie kończymy ten loch. A tu nie było w ogóle jeziorka z lawą. Jak ja zrobię portal bez lawy? Nie zrobię. Musi gdzieś kurna być. Jest na dole, super, dobra. To dwa typy lochów, małe 3x3 i duże 5x5. A ilość poziomów ich jest różna. Naprawdę to sprawdziłeś? Gość.
Nawet ja tego nie sprawdziłem. A ty wiesz takie rzeczy? Oko. Cyk, cyk, cyk. Jak mnie ciekawiło, co to jest właśnie, a tu jest nic. Do jedzenia i tyle. Z minimapą widz... okej. Okay. Ej, bardzo mnie cieszy, że... moja seria zachęciła cię, żeby sobie samemu... zagrać na tej pięknej mapce. Miejmy nadzieję, że to nie ostatni raz, bo mam do pokazania jeszcze parę ciekawych w swoim życiu. Nie wiem, czy zdążę. Przed śmiercią. Okej, okay, ty się już tutaj widzę schowałeś. One się wycofują, wódz, one mają jakąś porąbaną tą sztuczną inteligencję. Można się tylko zastanawiać, dlaczego tam były jaskinie wsadzone. Nie wiadomo. Ale to jest lawa i to tak priorytetem bym chciał ją zebrać. Ale może najpierw pozwiedzamy cały log do końca? No dobra, pozwiedzamy log do końca. To mądre, to wszystko ciebie obkażono tylko w lewo. Ale one się tam wycofywały, one porąbane. Jakimś cudem od samego początku tej gry jeszcze nie rozumiem szkieletnie trafił, jak jestem właśnie tutaj tak wysoko. I znowu jaskinia jakaś, no ja pierdziele. Wód, panie. Co tam w ogóle? Pierdziele, nie zwiedzą. Chociaż... tu są schody! Gościu, wód? Nie, to jest po prostu niemożliwe, nie? Tu musi coś być ciekawego, skoro tu gościu schody dał. No dobrze, okej, okay, na razie. Nie, no, no. No jak tu są schody? No ale tu nie ma nic, no. No nie, no tu nic nie ma. Jak komuś się będzie chciało, to sobie może zwiedzać w ogóle. A jakbym chciał, to ja sobie mogę przecież w ten... przekonwertować to na nowszą wersję, jak szymkim. W resy cheaty. I polatać po prostu wszędzie i pozwiedzać. Może byłby to dobry pomysł na sam koniec, żeby pokazać, gdzie tam nie zwiedziłem, a co mogło się ewentualnie jeszcze tam ukryć przede mną niezwiedzonego, nie? Znam się, czy coś nie chciałem jeszcze powiedzieć. A no właśnie, bo mam teraz ten monitor, nie? Drugi. Na czacie, oj. O Jezu, o. Na serwerze tam wrzuciłem zdjęcia i sobie mam na nim czat, więc sobie wszystko elegancko czytam i nic nie pomijam. I o wiele krótsze przerwy, żeby to sprawdzać są, bo nie muszę patrzeć na nogę. Jedyny minus jest taki, że napierdziela mnie w oczy, bo jest jasne. A może jeszcze zmniejszę tą jasność? Ja pierdzielę. No nie, no nie mogę bardziej zmniejszyć. Wtedy robi dziwne odgłosy. Okej, okay, dotarliśmy do ostatecznego skarbu tego lochu. No parę diamentów, no i tyle, nie? Okej, okay. To kości się pozbędę. Mogę w zasadzie wymienić to, ale nie, no wolałbym wziąć ze sobą. No bo nie potrzebuję tego mięsa. Tego jabłka, wód, po co mi jabłko? Ojej, a jakim cudem ty się zrozpiłeś? Obkrążony byłeś pochodniami, paniaczku. Cześć Kacper Rolikowski. Dałeś sobie swoje imię i nazwisko, czy może to jest sfejkowane? Nie pamiętam, ale wiem, że na Skype miałem kiedyś znajomego, który chyba też się nazywał Kacper i lubił króliki. No dobra, zwiedziliśmy całe loch, nie? I godzina dopiero minęła streama. Nie, no to kurde, panie. Zbieram ten obsydian i lecimy na wyspę kolejną. Bo nie ma co, za krótki stream. Pocisnąć 32x. Tak, to jest texture pack Faithful 32x. Myślałem trochę większy, ale 32 to jest dla mnie taki optymalny. Na 64 już to trochę dziwnie wygląda. Zajmę to tak średnio.
Jedyne co z nią pamiętam to to, że nagrała z Kusimem mapę. I nagrała jakiś dziwny filmik, w którym siedzi czy na kanapie i trzy krasnoludki się pojawiają. I nic więcej nie wiem o niej. Elements. Zagrać to średnio, wiesz, sorry. Wiesz, że od 2 miesięcy nie gram nawet w grę, którą chciałem przechodzić, czyli Wiedźmin 2. To jak ja nie mam czasu, żeby grać w to, co chcę tak dla siebie, to jak ja mam znaleźć czas, żeby zagrać coś z kimś dla kogoś? Dobra, 11 obsydianu, jest to wystarczająco ilość, żebym się zarąbiście cieszył, więc uciekajmy stąd i chodźmy na kolejną wyspę. Tylko, że ciasna, zostawmy jeszcze trochę strzał w budynku. No nie, znowu ten graf, no nie. Jesteś jak mój Viz jeden, Commander White. To on też mnie bardzo skojarzył z grafem właśnie. Ale on tak bardziej z pseudonimu, nie wspominał nic, że mam podobny głos. A jest to dziwne. Że mnie ludzie właśnie kojarzą z tą osobą? Bo nie rozumiem tego. To ja chyba nawet ostatecznie ani razu nie odpaliłem jego filmu, więc nie wiem jaki on gościu głos może mieć. No, mogę zobaczyć, ale na razie jestem zajęty wyjściem z lochu. Będę chciał się zaraz napić. To może przy piciu sobie wyszukam gościa. Ej, to też był obsydian i w ogóle nie zwróciłem uwagi, że mogę z tego wykopać. Jak ktoś nie wiedział, to były mistrzostwa świata w geografii. Jak ktoś nie wiedział, to były mistrzostwa świata w GeoGuessr. Jak ktoś nie wiedział, to były ostatnio mistrzostwa w GeoGuessr. Ostatnio. Jak ktoś nie wiedział, to były mistrzostwa świata w GeoGuessr ostatnio. No nie wiem. Aczkolwiek on ma chyba bardzo podobny problem do mojego, że ma zatkany nos tak w cholerę. I dlatego ma dziwny głos, tak jak ja. Chyba, że on sam tak nie uważa. To by było ciekawe, gdyby on sam tak nie uważał. O, Szymki mi w ogóle wysłał wszystkie bloki, które są w becie. I nie ma tam kurna płotka bramki. No to ekstra. No nie wiem, potem zobaczę sobie na nagraniu. Czy faktycznie ten sam. Ej, dobra. Wiesz co, dobra, pierdziela. Mamy pełne zdrowie. Mamy zarąbistą zbroję. Pójdźmy sobie do tego domku. Tak o. Co może się złego stać? Byle tylko creepera nie były na szczycie tej górki. Nie? Ach. Hops. Proszę bez creepera. A jest łucznik. Chyba się to nie dostanie. Beka z niego. Dobra. I teraz. Łuk. Pierwszy stach strzał, drugi stach strzał. Trzeci stach strzał. I... A resztę sobie może zachowam. Nie no, czwarty strzał, albo wiem, połowę sobie zachowam, na wszelki wypadek, jakby jakaś ostateczna ostateczność trzeba było. I idziemy spać.